Witam wszystkich miłośników strony www.mlinka.eu. Dzisiaj na nasz stół rzucamy temat tabu w męskim drukowaniu, czyli cewniki zewnętrzne. Zaraz poruszymy następujące tematy. Odpowiednie dobranie cewnika, nałożenie oraz podłączenie do końcówki piwalwa. Te kilka wskazówek pozwoli nam skutecznie oddać mocz podczas dłuższego pobytu pod wodą i poczuć się nadal komfortowo. Do rzeczy. Punkt pierwszy, depilacja miejsc intymnych. Jeżeli chcesz korzystać z cewnika zewnętrznego, zmuszony jesteś wydepilować miejsca intymne. Jeżeli jest to dla Ciebie zbyt trudne, od razu odpuść sobie temat zaworu ulgi. Punkt drugi, wybór właściwego cewnika. Żeby skutecznie dobrać rozmiar cewnika do obwodu naszego prącia, dobieramy go zawsze w stanie spoczynku. I to jest naprawdę bardzo ważna informacja. Zawsze w stanie spoczynku. Do pobrania wymiaru będziemy używać dwóch miarek. Można spokojnie pobrać je z naszej strony, wydrukować i wyciąć. Link podam w opisie pod filmem. Miarki łączymy ze sobą opisanym rozmiarem i na tej podstawie dokonujemy wyboru. Na miarce do wyboru mamy następujące rozmiary. 25, 29, 32, 36 i rozmiar 41. Choć jak do tej pory nie trafiłem na osobę z tym rozmiarem. Zapewne jest taka, ale przypuszczam, że zajmuje się zupełnym innym rodzajem nurkowania. Tak jak wcześniej wspominałem, miarki przykładamy po obwodzie i próbujemy je połączyć. Czyli bierzemy miarki do ręki i próbujemy po obwodzie sprawdzić rozmiar naszego prącia w spoczynku. Jak widać, miarka 25 jest zbyt mała. Miarka 29 również jest zbyt mała. Teraz bierzemy miarkę 32, przykładamy po obwodzie i okazuje się, że miarki się dotknęły. Rozmiar 32 jest tym rozmiarem, którego szukaliśmy. Teraz wybieramy cewnik. Mamy rozmiar 25, jest nieodpowiedni. Rozmiar 29 też jest za mały. Rozmiar 32 jest tym rozmiarem, który szukaliśmy. Jeszcze mamy do wyboru oczywiście rozmiar 36, który w naszym przypadku jest zbyt duży. Rozmiar 32 jest wielkością cewnika, który powinniśmy używać do naszego przykładowego prącia. Gdyby okazało się jednak, że nasze prącie jest pomiędzy rozmiarami, to moja praktyka podpowiada, że lepiej jest stosować delikatnie większy cewnik niż za mały. Nie dojdzie wtedy do niekontrolowanego sklejenia cewnika w przypadku wybrania zbyt małego rozmiaru. Punkt trzeci, montaż cewnika. Czyli mamy wybrany cewnik z rozmiarem 32 i otwieramy go. Następnie łapiemy za końcówkę. I już na tym etapie rurkę możemy obciąć o 1 cm. Ten 1 cm pozwoli nam skutecznie zabezpieczyć się przed ewentualnym niekontrolowanym zgięciem się rurki cewnika i skutecznym zablokowaniem wypływu. My nie chcemy do tego dopuścić. Odłożę to na chwilę. I spójrzcie proszę teraz na przykładowo połączony cewnik z piwalwem, gdzie rurka nie jest obcięta.
Jeżeli to zegniemy, to może dojść do niekontrolowanej blokady i wtedy nie mamy przepływu. Obcięcie o 1 cm skutecznie to zablokuje. Czyli bierzemy nam szczewnik, bierzemy nożyczki, dosłownie obcinamy 1 cm. Tak przygotowany cewnik nakładamy na nasze prącie, czyli zdejmujemy nakładkę zabezpieczającą klej. I tutaj ważna informacja. Nigdy nie odciągamy skóry zabezpieczającej żołądź. Jest ta część, która jest tam wewnątrz, pod skórą, jest bardzo wrażliwa. Czyli jeszcze raz, nigdy nie odciągamy skóry zabezpieczającej żołądź. Znam jednak przypadki takiego zamontowania cewnika i skończyły się one naprawdę ogromnym bólem podczas ściągania. Następnie przykładamy cewnik do prącia po obwodzie. I ruchem. Niestety. I ruchem posuwistym nasuwamy po całej dostępnej długości cewnik. Następnie łapiemy dłonią i dociskamy warstwę kleju do naszej skóry. Jak widać, ładnie przylega w jednym, w drugim, w trzecim, w czwartym miejscu po obwodzie. Następnie łączymy końcówkę naszego piwalwa z końcówką naszego cewnika. Tu ładnie musi nam to wejść. To powinno być troszeczkę, ta rurka powinna być troszeczkę zwilżona i wtedy ona ładnie się nasuwa. Oczywiście na potrzeby filmu. Nasuwamy ją do samego końca. Do wypustki. I to, co wcześniej wspominałem, to obcięcie powoduje, że nawet w przypadku zagięcia niekontrolowanego nie ma możliwości blokady przepływu. Tak zamontowany cewnik możemy spokojnie używać podczas nurkowania. W kolejnych filmach przedstawię obsługę naszego nowego piwalwa firmy M-Linke. Do zobaczenia wkrótce. I co, Michał?